ta moja książka między innymi ma służyć temu, żeby ostrzegała ludzi atakujących K2, że nie wystarczy aklimatyzacja, nie wystarczy sprzęt, nie wystarczy dobre przygotowanie. Wystarczy tydzień załamania pogody i kurczę, no ludzi po prostu nie ma. Czasami jest tak, że góra albo warunki, albo partnerzy wymagają od nas przekroczenia tych granic. Przekroczenia granic normalnego ryzyka na korzyść właśnie brawury, jakiegoś wręcz szaleństwa. Że po prostu, to niech nie wrócę, bylebym wszedł, prawda? Tak jest na Everestie bardzo często. To są trudne chwile. Maciek Berbeka pisał o takim zaglądaniu na drugą stronę lustra na przykład. Ludzie po prostu zakładają co innego, a potem w miarę rozwoju sytuacji spotyka ich coś innego. I muszą wybrać, albo chcą wrócić i wracają, albo chcą walczyć do końca. I wtedy ta brawura musi brać górę. Tak myślę, że ta moja książka powinna troszkę ludziom dać do myślenia, że to na każdym wysokim 8-tysięczniku to się może zdarzyć. Ale zdarzyło się akurat na K2. I dlatego przyjmijmy, że K2 jest jakby takim topem.